Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i po dosyć sporej przerwie widzimy się ponownie w grze Backpack Hero. I tak, w międzyczasie, kiedy nie grałem w plecakowego bohatera, powiem wam szczerze, wyszła ponoć wielka aktualizacja. Jakieś mnóstwo nowych przedmiotów, mnóstwo zmian, mnóstwo rzeczy. Teoretycznie druga postać, nie wiem czy ostatecznie już ją wydali czy nie. Ale też nie będę się tym przejmował. Najważniejsze jest to, że od tu jesteśmy, nie mam opcji continue, bo jest to teraz na test buildzie, więc wszystko co robiłem wcześniej jest po prostu niedostępne i wiem, że trochę dziwne, patrząc na to, że to i tak jest pre-release, w sumie mocny test build i tak dalej, no ale test beta, mnie tam co różnic nie robi, więc zaczynamy nową rozgrywkę i... nie rozumiem. Jest tylko ona, w sensie normalna postać, ładny swoją drogą arcik. Ja mam tutaj delikatny. Delikatny opis, jak mówię. Więc tak. Ta mysz, szczurek nazywa się Pers. Nie będę tego tłumaczył, bo teraz jestem pewny, ale chyba Sakwa by było najprościej to przetłumaczyć. W sumie wiem, że nie będę tłumaczył, tłumacza. Albo portmonetka, ale mniejsza. I tak. Po prostu szczurek, który chce ratować swoją wioskę, ale mniejsza. Nie wiem, czemu jest to jakiś skin. Nie będę się przejmował, po prostu wezmę i tyle. Okej, dobra. Ponownie samouczki. Nie rozumiem, czemu to znowu dali. Ale tak, nie będę się teraz tym przejmował. Po prostu bierzemy wszystko, tak jak to braliśmy wcześniej. I no, pomimo tego, że znowu tu będą, to po prostu tak skupmy się na szybkim wygraniu. Nie robię błędów, najlepiej przy okazji. Ile to biło? Nie ma sensu, okej. No i tak, miejmy nadzieję, że szybko to się zakończy. Można nawet specjalnie pozwolę sobie zginąć, byleby tylko móc sprawdzić. A jak to się nazywa? Myśl nowe rzeczy. Wiecie, nie będę tutaj zapeszał, bo jeszcze się zobaczę, ale tak, prawdopodobnie można by skłonny zginąć, byleby tylko szybko właśnie sprawdzić nowości. I co my tu mamy? Czy jest coś ciekawego? Nie. Fishing hook, jak widać, standardowy. Dagger. To jest moim zdaniem dobre. Bo nie dosyć, że trochę trucizny, to jeszcze inne rzeczy. Zjawień obrażeń, tutaj teraz 8. Bronze plate. Wiecie co, zaryzykujemy. Idziemy w ten sposób. Jak mówiłem, to podejście będzie na szybko. I muszę przyznać, ładny skin. Nie jestem pewien, czy to za to, że... no, wspierałem backpacka, czy co. Ale tak, no, jest. No i cóż, wśród wszystkich tych wspaniałych zmian, które tu się dzieją... jedną z nich ponoć jest to, że można teraz odwiedzać kupców ponownie, powiecie, w każdych takich odwiedzinach typowych, więc... fajne, jeśli to jest prawdziwe. Można też inne rzeczy ciekawe robić. Nie śledziłem tego jeszcze tak dokładnie. Ale no, jak się przekonacie pewnie niebawem, zmiany raczej będą co najmniej widoczne. Przynajmniej taką mam nadzieję. I teraz tak, tak, dobra. Get items, ale co tu mamy? Mana stone. Widać, że wygląda trochę inaczej i jest trochę inny opis, więc... no już pierwsze zmiany widać. A czy strzała się trochę zmieniła? Chyba nie. A jeśli tak, to trudno. I teraz ta tarcza daje 7 bloku, to daje... 7 bloku. Zajmuje tyle samo? Nie, nawet mniej, więc jest lepsza. I tak, co by tu jeszcze innego mamy? Pierwsza rzecz, maczuga 7-1. Do widzenia, mieczyku. Wymieniam ci na mniejszą maczugę. A, tutaj jest jakaś dzida. Okej, 7 obrażeń, czyli 8 i przy każdym rzuciu się zwiększałem jeszcze o 1. Fajne, fajne. Tylko nie potrzebuję tego aż tak na tym podejściu, więc nie biorę. Ryba nie. To się może jeszcze przydać, kluczyk. A nie, nie mogę wziąć. Smutno. Nie wezmę kluczyka niestety, albo tego nie wezmę. Dobra, kluczyk prędzej. Mana stone wezmę, może będzie można się bawić właśnie w zaklęcia. Bo tego chyba nadal nie pokazałem. Ale tak. I co my tu mamy? Gluty i tamten gościu. Dobra, tak. 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 Kurczę. Minimalnie. Minimalnie. Zdamiłem. Po prostu będę teraz ranny. Mhm.
Dobra. Lud zginie sam. Tutaj jego możemy spokojnie atakować. Bo szczerze, pomimo mojego delikatnego zlamienia, co? Wydaje mi się, że możemy to spokojnie ugrać, więc nie ma co się przejmować, płakać, niepokoić. Tak. Wykończymy go w ten sposób. Kolejne przedmyciki. Czy jest coś kolejnego nowego? Prawa rękawica. Prawa rękawica po prostu ciężka, czyli musi być na dnie. Za każde pole na lewą stronę plus 2. Fajny pomysł, naprawdę. Nie jest to możliwość najlepsza, ale uwaga. Nieźle, 5 bloków. Tak gratis, no. Wydaje mi się, że tak, w ten sposób możemy to rozegrać. A teraz jeszcze z innych rzeczy. Nożyk jak najbardziej, bo to jest darmówka i 10 HP-ków albo 1 energii. 10 HP-ków. Może się jeszcze przydać. I cóż, jak na razie nie widzę tutaj dużo nowych rzeczy. Okej, jest ona. Sprawdzimy, czy możemy odejść i wrócić. Tak, możemy. Dobrze. Czyli faktycznie jest tak, jak mówili. I dobra, teraz tu mamy pszczołę i takiego gościa, to pszczoły wykończymy. Mogą w sumie nie użyć tego, jeśli tak dwa ataki były potrzebne. Trudno się mówi. Ale tak, w ten sposób. I teraz tak, 7, czy muszę się blokować? Nope, nie muszę. Jak widać, jest piękne, mieć 8 bloków tak po prostu gratisowo. Ale... tak. Raczej długo z tym nie wytrzymam, znając mnie. Wiecie, lubię szybko się zmieniać i... My first wand. Nie jest to najlepsze. Nie jest najgorsze, to co w ogóle? Dragonfly? Ciekawe. Ciekawy przedmiot. Trzeba co prawda dobrze rozplanować, jak to będzie się poruszało. Bo jeśli się nie mylę, to do góry, obróć, do góry, obróć, do góry, obróć. Czy tak w kwadracie będzie sobie chodziło? Idealnym przykładem byłoby, jeśli bym to przestawił. Patrzcie, będzie chodziło w ten sposób. Więc tak, to jest super. Jeśli ma się dobrze właśnie tu ustawione. Ale powiedzmy, że na razie, jeśli to mam brać, to raczej właśnie w takiej kwestii i roli tylko przytrzymanie tego na później. Z innych rzeczy, za co wezmę pierwszą wróżczkę. Niestety porzucę inne rzeczy, ale tak. Wiem, że nie jest to idealne, ale później chcę po prostu sprawdzić co i jak. I tylko jedna uzdrowicielka, na razie nie potrzebujemy waszych pomocy. I tak, tchórzliwy oraz ten normalny. Więc tak, najpierw trzeba wykończyć tchórzliwego, ale zanim cokolwiek to używamy tego, żeby sobie jedną regenerację zrobić. Czyli powoli będziemy się leczyć. I dobra, DO7. 9 i 8 to jest więcej, więc jeszcze raz, tak. I no, zaczynamy od pozbycia się tchórzliwego. W sumie powinienem pamiętać też o najważniejszym. Mogę przecież zawsze nie przejmować się obrażeniami aż tak. I właśnie przy użyciu maczugi je zmniejszać. Więc tak, to było trochę głupie, że tam wtedy maczugi nie użyłem. I no, standardowy schemacik, nie przebijemy się niczym, bo on już zostanie pokonany. Co by się działo, nie działo. Tak. Padnie od trucizny. Dziękuję bardzo. Wygrana. I teraz tak, level up. Czy dało się to jakoś teraz mądrzej rozplanować? Tym level upem? 3 miejsca. Dobra. To teraz full focus. Bo musiałbym to naprawdę mądrze rozplanować. A jeśli zrobię to, to mógłbym przenieść... Nie jest to może najlepsze, ale spróbujmy w ten sposób. Bo powiem szczerze, właśnie mam tutaj taki jakby pomysł. Okej. W sumie nie wiem, co chciałem osiągnąć to przez to wszystko. Ale tak, na pewno ważne jest to, żeby ważkę tutaj zarzucić. I żeby co rundę ta ważka dała bonus jakiejś broń, tak. I się obróci, potem tak. I się obróci, tak. To no, tylko temu niestety. Tu mam pusty przebieg, okej, więc nie jest to najlepsze, ale niech będzie, na razie. Dobra, udało się wepchać wszystko.
więc od czego tu zacząć najlepiej? Dobra, to będzie dobry pomysł. Jeśli byśmy mieli korzystać z ważki, rzecz jasna. A teraz jeśli chodzi o hełmy... Hełm po prawej stronie jest wyłączony. Okej, czyli hełmy... Nie można teraz łączyć ze sobą za bardzo. Oj, hełmy muszą być... u góry samej. Dobra, czyli trochę to bardziej wymagające się zrobiło. Aha, dobra. A, dobra, czyli to ten po prostu musi być. To jeszcze ciekawie. Czy jest coś innego, co się opłaca? Speedy Leaf. Są jakieś takie rzeczy, ale nie. Natomiast kluczyka co najwyżej można, że właśnie wezmę sobie hełma. Czemu nie? Będę tego znając życie żałował, ale... Ale tak. Najpierw zobaczmy i... Damaged Knife. Można tego użyć do czegokolwiek ciekawego. Nie będę tego brał. Wezmę sobie tego Great Lucka. Zobaczymy, jak to zadziała. I tak, w sumie może powinienem mniej tutaj myśleć, się więcej robić cokolwiek, bo chcę sprawdzić naprawdę, czy jest ta druga postać dostępna. Czy jednak jest to tylko... Jakby najpierw określić. Brakuje mi słów teraz. No. Czy to jest tylko tak właśnie mówione, że niby jest, a w rzeczywistości no, się okaże, że nie ma. Ale tak, i tak, działa. Czy dałbym radę pokonać tego gluta za jednym razem? Tak. Super. I tak. Idealnie. Tu jest jakiś efekt? Spikes. Nie, dobra, to są spikesy. Czyli jest okej. Bardzo okej nawet. Okej, dobra, wybaczcie krótką przerwę. Ale tak, miałem dosyć ważną rozmowę przed chwilą. Jednak teraz się tym nie przejmujmy, nie martwmy. Tak, 11. Trochę zmarnowane, wiem, ale nie przejmujmy się tym. Tak, wykończymy gluty na spokojnie, będzie dobrze. Nie ma co płakać, co się martwić. Get items. Fajne rzeczy. I czy jest tutaj coś jeszcze takiego super? Kolejna tarczka, która zajmuje tyle samo miejsca co tamta, ale nie potrzebuję jej. To możemy zrobić za to tak, czy to się liczy jako broń? Liczy się jako broń, dobra, a to będzie można tym fajnie rzucić za start. Hełm też jest dosyć przyjemny. Czy to jest im potrzebne, czy tak bardzo? Niestety tego nie obrócę. Chociaż nie, obrócę. Teraz padłem na genialny pomysł, że w sumie teraz będziemy jeszcze więcej bloków. Jej. Gorzej tylko, że nie widzę miejsca za bardzo na ten kamyczek. No dobra, zostawię tak w ten sposób ten kamyk. Może kiedyś go... przestawię jakoś lepiej, jak się rozwinie plecak. Ale no, będę je powoli zbierał. Mówiąc szczerze, czuję, że może to być potrzebne, jeśli będę chciał się bawić w magię, a... no to będzie dobry pomysł i... Wiem tą miksturkę wielkiego szczęścia? Tak, wypiłem. Jakoś nie czułem, żeby coś się wielkiego stało, więc to szczęście nadal jest... niejasne. Twórz jakikolwiek przedmiot. Chciałbym to sprawdzić, szczerze. Ale... najważniejsze, ale to będzie ryzykowne. Dobra. Jest to test run nadal, więc... żegnaj nożyku, niestety. I... zaczynają się gorsi wrogowie. Więc tak, trzeba się pozbyć tej dwójki, a tamten będzie rósł sobie w siłę. Niestety. Regeneracji nie potrzebuję. Zacznijmy od tego. I co to stworzyło? Okej! Okay. Ej, żeby dużo nie mówić, jest to super przedmiot. Opłaciło się, ale teraz mniejsze z tym. Otrzymamy obrażenia i to na pewno. Więc tak. Masz z kielicha, masz z tego. I tak, trucizna zada 13, idealnie. Wykończymy jednego. Uda się bez otrzymania obrażeń. Jak widzicie, umiem. Umiem w wymyślenie i w planowanie, jeśli już muszę. I teraz tak 15, bo teraz będzie więcej, oj tak, to teraz już jest bezpieczne combo. Ale tak. I nie mogę więcej.
nie ma co płakać jednak za tym. No, powoli będziemy wykrywać. I teraz nożyk zada 8 na trucizny. Nie, lepiej tak. Bo nie czuję, żebym potrzebował trucizny na nim. I okej, super. Nie ma co płakać, co myśleć dużo. Bo mamy to już ugrane. A wśród przedmiotów jest podwójna halabarda. Nic nowego. Buciki. A nic się z nimi nie zmieniło, więc i maczuk, które są mi potrzebne. Ryba. Nie biorę niczego. Szczerze mówiąc, po prostu to rozdanie było bardzo słabe. I cyk. Teraz sytuacja jest opanowana nadal, więc dobra, zacznijmy od szybkiego pozbycia się uzdrowiciela. W jednej rundzie, brawo Gwiezdny Kluczu, szybko ci się to udało. Teraz tego gościa. Uczymy 17 obrażeń. Nie, przeżyjemy, jak nałożymy na niego ten efekt, to będzie idealnie w granicy naszego blokowania, więc jej, super. Jedno uderzenie maczugą na niego wystarczy. Tutaj jedno z tego. No i piękna sytuacja. Dziab. Jeszcze raz dziab. I wygrana. I teraz jest level up. Zdecydowanie chciałbym tak to zrobić. I tak. Czuję, że po prostu to będzie potrzebne. I teraz... Co jeszcze mógłbym zrobić? To przesunąć jedną z rękawic. W ten sposób. Chociaż to było trochę głupie. Ewentualnie tak dało się zrobić. Nie, trzeba tak. Nie jest to może najlepsze, ale... Ale też będzie dobrze. Oj. Ciekawy przedmiot, ale no, bez używania broni ciężko wygrać. Chociaż wiecie co? Nie będzie to aż takie ciężkie. Póki co mogę próbować w sumie. A jakoś sobie z tym poradzić. I tak, to jest naprawdę ciekawy pomysł, więc niech tak będzie. Zaraz spróbujemy coś z tego zrobić. Kolejny hełm. O nie, trochę za dużo tego już. Wezmę rybę, bo nadal nie wiem, gdzie szczęście, to może mi trochę pomóc wyjaśnić. No i idziemy, będziemy walczyć ze wszystkim, po prostu z każdym wrogiem. I teraz tak, nie wolno używać broni, więc będzie to długo trwało. Ale zobaczymy, czy po prostu jestem w stanie to wygrywać łatwo. Szczerze, jedyne co mogę tutaj na razie powiedzieć... O nie, będzie klątwa. Niestety, więc od razu to może zrobimy, na wypadek gdyby jakaś klątwa miała wejść. To jest... nie. Skip curse. Wiem, że nie było to aż takie konieczne, żebym skipował klątwę. 7? Dobra, rybę zjadłem. W sumie potrzebnie nawet, ale nie skojarzyłem faktów. Dobra, mniejsza jednak. I jak widać, jestem w stanie z tym nawet walczyć jakoś. Używając właśnie moich kolców. Mogę się bawić w ten sposób, ale... Nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze myślenie na odcinek. Okej, klątwa kolców. I tym razem ją wezmę, czemu by nie. Mogę się od razu pozbyć. Tak. I powoli będziemy to ugrywać. Chociaż szczerze nie wiem, czy ma to sens właśnie, jak mówiłem na YouTubach. Haste. Nie pamiętam, czy był haste, ale powiedzmy, że i tak to wezmę.
chyba nóż może się okazać przydatny. I wiecie co w sumie? Nie, no to jest może i głupie. Ale im bardziej tak tutaj teraz siedzę i o tym myślę, tym bardziej chcę to spróbować zrobić, więc... Dobra. Okej. Czyli w ten sposób to w sumie jest trochę takie bez sensu. Nie, nie będę się w to bawił jednak w tego hełma. Ale wracając, bo tak trochę ciszej teraz siedziałem. Wiem, że to będzie totalnie głupie i pewnie przez to zginę szybko. Ale tak, spróbuję stworzyć pacyfistyczny przebieg. W sensie pacyfistyczny z perspektywy używania broni. I znowu będziemy się tylko bawić w milion bloków. W sumie mogłem tutaj nie iść, jak tak widziałem tego gluta. Z nim to będzie teraz ciężko. Nie mam jak klątwy brać. A zaraz zacznę rzucać klątwę, no oczywiście. Więc będę musiał pewnie wyrzucić jakiś przedmiot. A nie, klątwa trucizny. Nie, to ta klątwa w sumie jest totalnie niegroźna. Trochę to zajmie, jak widzicie, żeby przeżyć i przewalczyć. Ale tak, da się w ten sposób chyba, z tego co się orientuję, bawić właśnie w walkę. A, to dzieje, że jak otrzymam wrażenie, to daje na siebie jakieś te efekty. I teraz niestety będzie kolejna klątwa, więc będę musiał tego użyć, żeby się jej pozbyć, albo wyrzucić coś innego, ale nie, to jest najlepsze. Bo i tak tego nie potrzebuję za bardzo. Curse of Spikes. Tak. Jesteśmy nietykalni. Bloków 5 milionów. Wygrywamy ze wszystkim. Czy jest coś cennego? Kluczyk co najwyżej. Kolejne takie. Nie, to jest weapon, to tego nie potrzebujemy. Jeśli będą mieli jakieś pozytywne efekty, czemu nie? Możemy iść w ten sposób. A tutaj mamy... to jest ten taki z patrolu. Będą wziąć jakąś rzecz od niego, to wezmę tarczę. To co za tarcza? Jakaś legendarna, okej. Wiecie, co tarczka jest naprawdę fajna. Jakby taką wziąć zamiast czegoś. W ten sposób nawet. No, będziemy mieć teraz fajną tarczę do używania. Jeśli będą wrogowie, którzy właśnie mają jakieś kolce czy coś, chociaż... Czy w sumie kolce są już takie groźne? Nie, ale rage już może być. W ten sposób mam gwarancję, że te rage po prostu nigdy nie będą za duże. Więc tak. Po prostu bijcie nas, drodzy przeciwnicy. A nie, tutaj chyba pacyfistycznie tego nigdy nie przejdę. Się ona będzie leczyć. Chociaż nie, okej, z czasem to te leczenia będą i tak słabsze niż to, co ja oferuję. I tak. Ja tak myślę o tym, że jesteśmy dalej na drugim piętrze. Przez moją głupotę. Względem tego, że już jest 24 minuta odcinka, to. Chyba jednak przydałoby się przemyśleć moje decyzje życiowo-nagraniowe. Ja, zdecydowanie by się przydało. No cóż. To jest ciekawy eksperyment, akurat taki na wzmianowienie. Poniekąd... serii. Ale... zdecydowanie nie jest to dobry odcinek. Może kiedykolwiek zdecydował się robić live'y. Wątpię, żeby do tego doszło, ale no, jeśli kiedykolwiek się zdecydował, to co wtedy może być ciekawsze. Zepsuty pierścień. Okej. Cztery bloku zalamane. Jeśli bym tego potrzebował, to fajne.
ale póki co pas. No. Jeśli chodzi o to, że mówiłem, że już więcej nie, nie oznacza to, że teraz z tego zrezygnuję, co to to nie. Zobaczycie, jak długo dotrwam. Zanim będziemy po prostu musieli się poddać. Oczywiście nadal wierzę w możliwość taką, którą nawet określić mianem tego, że w sumie... Kiedy wyrzuciłem rękawice? Kiedy ja żem to zrobił i czemu byłem takim idiotą? Ktoś mi powie? Może ją stać w jakiś inny głupi sposób? W sumie nawet nie wiem. Ale tak, regeneracja. Niestety będą teraz klątwy. Albo otrzymuję obrażenia, albo dwa slowy. Szczerze, wezmę obrażenia, wiem, że to dużo obrażeń będzie, ale... Jeśli mam być totalnie szczerym, to się aż tak otrzymywanych obrażeń nie boję. Więc jakoś to będzie. Ja mi tak czuję. Okej, tą klątwę mogę wziąć. I ta walka zdecydowanie długo będzie trwać, niestety. Może nawet przegram ją przez właśnie to, że przyjąłem obrażenia od klątw. Ta trucizna może mnie niestety powoli dobić. Przy czym podkreślona może, bo jest też szansa na to, że prędzej ja ubiję królową pszczół. No a nawet jeśli zginę, to może to odblokowuje dostęp do tej drugiej postaci. A może po prostu drugiej postaci nadal nie ma. Szczerze powiedziawszy, na ten moment nawet nie wiem, co pytać. Tak, z moją głupotą niestety zginiemy! Jej! Ale trudno się mówi. I co jeśli kliknę retry? Znowu tak? Coś tu mi nie gra. Nie dostałem tego królika, nic. To się wydaje mnie już trochę dziwne. Więc dajcie chwilę, aż się dowiem może na Discordzie twórców, co jest z tym wszystkim, a póki co no, widzimy się za chwilę. No dobra. Po paru resetach gry, kilku wymianach zdań z twórcami, mam odpowiedź przynajmniej na jedną kwestię. Jeśli się nie pojawia przycisk, proszę, żeby nacisnąć M. I teraz będziemy mieli start od króliczka przynajmniej. Co do następnej postaci, nie wiem jeszcze, jak jest zblokowana, nawet nie pytałem. Ale no, możemy teraz właśnie tutaj typowo iść gdzieś i tym razem wezmę rzadki przedmiot, który może... Zobaczymy, co nam to da. 3 max HP, mogą wziąć 10 max HP. Ale tak, no jeśli tak się stało, to tak jeszcze się zrobimy. Idziemy z takim ustawieniem u... The Crypt albo... The Bramble. Okej, czyli są jakieś już nowości. Jej. Jakie to ekscytujące właśnie zobaczyć coś nowego. Pierwsze co to też... A, nie mogę tego zerzeć od razu. Szkoda. Ale tak, jak już jesteśmy, to zobaczymy, czym się to będzie różnić. Raz, dwa, trzy. Na razie niestety wygląda identycznie pod względem wrogów. Ale tak, zaraz się zobaczy. I na to podejście, powiem szczerze, że nie mam jeszcze konkretnego pomysłu. Na pewno nie będę się bawił włócznika, bo to już wam pokazałem. A poza tym za dużo roboty z tym. Może tak porządnie w magię bym się pobawił. Tym razem, mówiąc szczerze, jeśli coś byśmy trafili. A jeśli nie, to trudno. A zacznijmy może od... Jakiego? Nie wiem. Ja no, może na boki. Jeszcze z dodatkiem takim. No. To może być dobry pomysł i... Wizard Staff. I o tym właśnie mówiłem. Jakieś dobre rzeczy, patrzcie. Jeden many, jeden energii, ale zadaje 11 obrażeń wszystkim. Więc tak, wezmę to. Na wszelki wielki. Na razie nieaktywny, będzie przeszkadzało w plecaku. A czy to jest aktywowane jako weapon? Niestety tak, więc... Ciężko na razie pomyśleć to wszystko. Więc tego nie biorę. Swoją drogą muzyczka bardzo fajna.
Polecam. Wezmę sobie tego nożyka. Tarczę wymienię, rzecz jasna, bo zawsze lepiej mieć taką moim zdaniem. Nic więcej nie mogę wziąć, ale tak to wystarczy na chwilę. I idziemy na kolejną bitwę. Nie, jeszcze jedno. Zaczynam od niego i niestety cała runda zmarnowana na bloki. To nie jest dobra runda, ale tak. Tak. Nie jestem takim open, żeby teraz szybko działać. 16, czyli znowu 3 bloki niestety. Ale spokojnie, obiecuję wam, że się rozkręcimy. Jeśli tylko się pojawią mana stone'y. Mikro bardzo bym chciał, żeby się pojawiły. Bo jeśli się nie pojawią, to będzie trochę, no, lipa. Dwa bloki. Jeden dziab z nożyka, jeden z tego. Nawet przez bok się nie przebiłem. No, trudno. Szkoda, że tego nie zauważyłem wcześniej, bo się przeorganizował, bo ametyst jest ciekawym elementem. Ale trudno. Muszę właśnie patrzeć też na to, co tam się pojawia, szczerze mówiąc. Zdecydowanie muszę patrzeć na te części, ale dobra, na razie wygraliśmy, to się liczy. Level up, na pewno, jak tak myślę na tym, to teraz... Mam znowu 4 miejsca, co zrobimy? Tak, po czemu nie? Albo nie. Dobra, tak, 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 na razie w ten sposób. I tutaj zrobimy taki dłuższy. Teraz przedmioty, o, super, mana stone, tak, tak. Co ciekawe, dwa łuki kompozytowe. O, tam. Potrzebuję czegoś więcej w sumie. Wiem, że to może nie jest najlepsze, bo to... No tak, w sumie to raz na bitwę mogę użyć tylko. To jest dobry opener, ale poza tym to nic takiego. Weźmiemy może kluczyka. No, na razie pójdziemy z taką konfiguracją. I tak, idziemy. O, jakiś krab! Który ma... mnóstwo bloków. I co, on dostaje trochę bloku. Dobra, poczekam w takim razie z aktywacją różdżki na później. A póki co... Tak, ostrożnie podejdziemy do tej bitwy. Teraz mogę pięknie zarzucić kija. I 9. 9, 6, 15. Już nie zablokuję wszystkiego, niestety. Tak czy jak otrzymam jakieś obrażenia, to równie dobrze mogę... zminimalizować je do 2 punktów, tak? Mogłem tego użyć, ale w sumie nie byłoby sensu większego. Nic tam takiego nie ma. Dobra, to teraz dziab, dziab. Dziab, dziab. Okej. Niestety to przeżyję. Ale tego już nie przeżyję, więc wygrana. Jej. W sumie nie mógłbym się cieszyć, aż tak. My first wand. Tą wand. Kusząca, ale nie. Wezmę za to. Inne rzeczy na ziemi nie są potrzebne, więc idziemy. I co? Oj, tak, to. Nope, 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 okej. Aż bym sobie zaznaczył, które nie. Ale dobra, zapamiętam. A to jest... co to jest? Halo, co to ma być? Okej. Chyba grę zepsułem. Return to menu. Continue game. Aha. Nie chciałem tego, halo. Aby tylko nic nie zmieniło. Aby wszystko było tak, jak było wcześniej, bo jeśli się co zmieni na gorsze, to się wkurza. Tam miałem dobre rzeczy, ale coś zepsułem jak zwykle. Ej, no cóż. Wiecie, to widzimy się za chwilę, jak już nadgonię. A propos tego, że nie będzie gorzej. Nie masz tego super kija. Ej, no cóż. Smutek, ale... Jeśli przeznaczenie tak chciało... Nadam to wkurza, że byłem takim idiotą, to zrobiłem. Co tam wtedy zrobiłem?
No niech i tak będzie, wezmę w takim razie tego Lucky Ringa, nie wiem co on ma zmieniać, ale tak, w teorii powinien coś zmienić. Mhm, tak, to wystarczy. No i jak widzicie przy okazji, od razu wam pokazuję, no, mamy zbrojkę znowu. I żeby nie było, nie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Ja się chcę tu bawić w maga po raz pierwszy, ale gra jak zwykle. Musi się zbugować, zepsuć, swoje w ogóle działanie czy coś. To było głupie. Bardzo głupie. No ale niestety. Jak się nie myśli, to potem tak to się kończy. Tak czy siak jednak, nie ma co tak się nad sobą użalać totalnie. Nie jest źle, może sobie poradzimy. A nuż jeszcze w tym odcinku znajdę tą kolejną postać. Przy czym z góry powiem, najbardziej to mnie ciekawi właśnie, gdzie ją znaleźć, jak ją znaleźć. I kolejny level up od razu. Ostatnio chyba tak to nie wyglądało. Dobra, mniejsza na to. Niech będzie tak i tak. Ja już trochę dziwne, ale... Okej, Super Mana Stone, jej. Jakaś czapka? Bridge Space Below. Ktoś mocno sobie hałasuje. Autkiem. No cóż, nie poradzę nic na to. Golden Bow. Nie, dzięki. Wezmę za to sztylcika z powrotem. I wróciliśmy do znowu podejścia takiego, jakie było ostatnie. Dobra. Przeżyję to na szczęście, więc delikatnie zatrujemy kraba. Czy mógłbym zaatakować resztę tamtego, jestem idiotą. A, to tak totalnie nie myślę. 16, okej. To jedno zatrucie dla kraba. Okej, dobra, pozbądźmy się gościa. Tak. Ej, nie ukrywam, trochę mi to przybiło. To, że okazało się tak miłopym. Zamiast spokojnie, powoli grać. W ogóle co tak. Widzę, że gra się trochę zlituje nade mną w tym oto momencie. Wiem, że ten dolar ryzykowny, bo przez to zmniejszą swój potencjalny DPS, ale... Niech i tak będzie, niech się dzieje, coś ma dziać. Ja chcę różdżki. Wezmę monetki nawet, póki co. Jedziemy tu jeszcze raz, czy jest to samo? Ano to samo. Układ jest oczywiście inny, ale mniejsza. Rubin by się przydał. Tego nie chcę. Klątwy nie chcę. Tego nie chcę, tego nie chcę. Mamy rubina. Super. Okej. Okay. Oj, to by się też przydało. No niestety nie udało się. Ale tak, a... Jest to traktowane jako broń. Okej, okay. A czy to będzie teraz dostawało dodatkowe obrażenia? Niestety... Szklecik ich nie dostaje. Więc pora znowu to jakoś poprzestawiać. Tak, tak. Tak. I... Out mi z tym. No i idealnie. No po prostu to jest teraz piękne. Wszystko dostaje bonusy z rubina. A tak, taki jeden rubinek potrafi dużo zmienić. W szczególności dla takiego szklecika. Ale dobra, mniejszej. Co to mamy? Crow Bandita. Pierwszego ataku unika. A poza tym... Nie podoba mi się opis. Wezmę twoje rzeczy i sobie odlecę. Dosłownie. Więc co będzie najsłabsze? Tutaj mamy tak, tak. Dobra, to jest najsłabsze nadal. Więc zaczynam od tego, potem tak, potem tak. No i nie mam co zrobić z ostatnią energią, niestety. Ale nie przejmujmy się tym. Poradzimy sobie. Jestem tego prawie pewien. Tak, wygraliśmy. I możemy powiększyć plecak. Dokończę tutaj, na wypadek gdyby coś się pojawiło dla rubina. I wezmę tam. I co my tu mamy? Poza monetkami. No, rozwiązajmy ich problemów. O, ho, ho.
Gdyby udało się to trochę zmienić... To jest idealne, patrzcie. Za jeden energii możemy użyć wielu tarcz naraz. To będzie potężne. I tu ile daje się ten bloku? Gorzej tylko, że teraz nie wszystko... I tak, dobra, wszystko i tak nie dostawało tego bonusu. Gdyby to zamienić miejscami, czy to coś zmieniło? W sumie nie. Ale to mogę zamienić, przecież to nie ma znaczenia. Tak, tylko nadal to jest albo dużo bloku, albo kolca. Wolę tak chyba dużo bloku, więc nie będziemy tutaj mieszać przesadnie. I to wraca. Idealnie, idealnie. Możemy iść dalej. Kolejny krótszy bandyta. Dobra. No i to jest piękne. Ale tak, 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 tak. To będzie prosta walka. Tak, tak. No, bardzo prosto nawet. Przyjemnie. O, dobra, to akurat znam. To nope, nie trzeba niczego. Okej. Nie jest aż takie dobre. Innych rzeczy aż nie potrzebuję stąd. Idziemy dalej. W takiej formie, w jakiej jesteśmy. Niby super, ale na razie nie mam jak tego wykorzystać. Więc pas. Idziemy dalej. I tak. Ucieknie. On nam ucieknie niestety. Bo brać klątwę od pszczoły w takiej sytuacji nie chcę. No, zabraknie. Było trochę obrażeń niestety. Ale nie ma co płakać. Kolejny mana stone. Super. Super. A co jest? A, tak, right, glow, tą glove. Okej, to już jest coś lepszego, patrzcie. Można nałożyć bonusy na cały rząd. A, gdybym tylko miał jak to dodać w prosty sposób, to już byłoby super, ale no nie mam jak. Więc zamiast tego musiałbym jakoś przemyśleć, jak to ustawić, żeby jak najwięcej broni z tego korzystało. I nawet wiem jak... Patrzcie. Proszę, trzy brońki z tego korzystałem, tylko nie różdżka. Moim zdaniem jest to dosyć przyzwoity wynik. Nawet więcej niż przyzwoity, bardzo nawet dobry. Więc tak, różdżka zadaje 12 obrażeń. To zadaje 8. Będzie to delikatne przepalenie. Ale niech i tak będzie. Jeśli mam to przepalać, to przepalę. Wygląda w jedną rundę. To się zaczyna robić coraz piękniejsze. Okej, mówiłem, że będę szedł w to i... Fish sword? Miecz, który zadaje coraz większe obrażenie za każdą rybę, którą mamy. A tutaj mamy... Ancient Tome. Oczywiście, że to wezmę. Oczywiście, że to wezmę. Zaczyna się robić coraz lepiej. I teraz tak, to wystarczy w takim wypadku. Bo to już jestem w stanie konwertować na to. Więc tak, zostajemy przy tym. Chociaż to znaczy, że w sumie to też aż tak nie przyda. Dobra, nie będę się teraz zastanawiał w głowie. I znowu mi za oknem hałasują. No niestety, wybaczcie. Ale tak, bierzmy to w ten sposób. Porzucam maczugę i... Error. Okej, to już było chyba. Nie chcę przedmiotu. Za klątwę. Mogło to być ciekawe, ale nie. Nie chcę. Po prostu wiecie, wolę na razie teraz zagrać bezpiecznie, jako że to jest mój pierwszy od dawno udany przebieg magiem. Więc tak. I zaczynamy od pięknej walki tutaj sobie. Dwóch tchórzliwych. I jeden zwykły. Tak. I teraz, żeby tego nie przepalić... Naska to będzie za dużo. Nie no, i tak będę musiał dwóch rzeczy użyć, chociaż... To jest 15, co będzie jeszcze gorzej. Dobra, to jeszcze jedna 12 i nożyk. I teraz 7. Okej, to nie muszę się niczym przejmować.
To zadaje 15 obrażeń, czy nadal jest lepsze niż tamto? Ale nadal można sobie tak pięknie robić. Oj, tak, to będzie mocarne. Bo za jedną energię zadajemy w sumie 24 obrażenia teraz. Tak. Więc to jest dobre, kiedy chcemy właśnie zatruwać kogoś, kto ma wielkie... jak to się nazywa? Pancerze, ale w zwykłych sytuacjach wand, chciałem powiedzieć, ale tak, wandka, różdżka. Będzie dużo lepsza i... Czy to zajmuje 3 miejsca, czyli tyle samo, co bym normalnie te kamyki zajmowało. Też by to oznaczało, że powoli pora się pozbywać takich rzeczy. Chyba tak. No niestety, tak to wygląda, jak się gra magiem. I teraz to też by mogło oznaczać, że warto byłoby przerobić to jakoś. Wiecie, żeby to miało jak największej korzyści. Nope. Niestety teraz nożyk będzie znowu słaby. Chyba, że tak to zmienimy. No to nożyk bije 7, a nie tyle ile wcześniej, ale... No bo mniej więcej jest to dobre ułożenie, więc tak... Wezmę to, zamiast monet. I zaczynamy naprawdę już porządne combo robić, więc... Ja tutaj tylko czekam na okazję, kiedy będzie można to sobie wykorzystać. I co my tu mamy? Okej. Borsuk stoi przy kowadle. I jej ramiona są silne i wytrwałe. Z lat spędzonych w lochu. Kiwa w swoją stronę. Wykuwam. Mówi. Borsuki nie są zbytnio skore do rozmów. Ulepszenie? Pyta się. Okej, czy mogę dodać jakieś właściwości do tarczy? No to dodam 4 bloku. Nie ma to znaczenia, do której to dodam. Bo i tak obie się będą używać, więc... Szczerze dam Butlerowi. Bierze twoją tarczę i wderza ją. Okej. Dzwonienie... odbija się echem przez loch. Słaba, mówi. Zrobię lepszą, mówi. Kiedy to mówię, dodał Marko, to się tak. Z kilkoma precyzyjnymi uderzeniami przekształcza tarczę. Nie wiedziałaś, że tam może wyglądać tak dobrze. To sobie powiem, nie wiedziałaś, bo nasza postać jest tutaj, no, dziewczyną, więc tak. I teraz tak, mnóstwo hermit krabów, którymi się przejmować aż tak nie musimy. Ale i tak, zarzucę to na wszelki wielki. Bo to daje... Wystarczająco. I teraz musimy się jego pozbyć. Będzie bardzo łatwe, co najmniej. No to już zarzucę, czemu by nie. I teraz tak. Nożyk. No i tak. Nie dobiję go, ale było to dobre. Dobre zagranie. Nawet jeśli trochę nad wyraz, to naprawdę dobre zagranie, więc tak, nawet nożyk nie był potrzebny, jej, super. Level up, czy ma to znaczenie, jak zlevelupuję? Tutaj może zrobię w sumie miejsce na jakieś nowe zbroje. O czemu nie? I jedno miejsce w sumie tutaj na kamyczek. Czy jest to coś wartego mojej uwagi? Nie, więc rzucam tak. To może być dobre, jeśli dostajemy dużo zatrucia. Ja tutaj mogę po prostu wstawić tarczę, bo czemu nie? Oj. A gdyby tak zrobić to inaczej, delikatnie... A nie, to nic nie zmieni niestety. Bo to wokół niego musimy być te tarcze. Jedno miejsce za mało. Nie, jest... Dobrze. Nie, nadal. To nie pasuje. A gdyby zrobić to tak... Okej. Dziwne to jest, ale tak, udało się. Udało mi się tutaj skomponować to w ten sposób, że teraz będę 3 tarcze aktywował. Oj, to będzie wytrzymałe i będzie jednocześnie zapójcze. No i mogę to wziąć. Tak, więc idziemy. I odcinek już ma 50 minut. A. Powiedziałbym, że powinienem to skończyć, ale nie chce mi się. Chcę po prostu wam jak najwięcej z tego dać, żebyście mogli sami się pocieszyć tym, czym ja się cieszę. Zasięg złota, max HP. Niestety nie mogę.
Więc zaraz nas nagromadzimy złoto i zaraz to będziemy mogli zrobić. Sytuacja taka sama jak ostatnio, więc tak samo się tym zajmiemy. I czy muszę dodać? Dobra, dodamy sobie pancerze na wszelki wielki. I tu dodaję manę. Nie, nie trzeba więcej. Chociaż dobra, dodam, czemu nie. Dobra. Dwa uderzenia i po sprawie. Dwa uderzenia i po sprawie. Dwa uderzenia i po sprawie. Wygrana. Tutaj jakiś duży mieczyk. Fajny, ale nie trzeba. I to już jest piękne. Oj, to już jest piękne. Po prostu jeśli Wantka pokona wroga, to... Wantka, tak... Wędka. Przepraszam, jaka wędka, różdżka, Jezu. Oglądałem... Ostatnio powiem tak szczerze, no i u jednego gościa, on mówi na różdżki wędki, to teraz mi się to udziela. O Jezu, jestem głupi. Ale tak, mniejsza. Więc jak różdżką, wand i tak, wandka, wędka. Ale no, ogólnie, jak właśnie wandy, czyli różdżki będą dobijać wrogów, to będę odzyskiwał trochę many. To jest w sumie super, popatrzcie, no. To po prostu jest samowystarczalne, jak zabraknie, to możemy zawsze porzucić sobie manę. Ej, to jest piękne. To jest kuszczące nawet. Ale nie, nie mamy miejsca. Nie biorę nic. Za to mamy miejsce na plus 5 max HP, więc nawet nie będę czekał. Idę. Dawaj max HP-ki. Tak, super. I co by teraz jeszcze zrobić? No, kluczyków nie mamy. Może handlarz coś będzie mu fajnego. Więc czy masz handlarzu coś ciekawego? Mogłoby być ciekawe ogólnie mówiąc, jeśli by wrogowie mieli jakieś potężne statusy, ale... Nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. To za to byłoby na pewno ciekawe, ile to miejsca zajmuje. Niestety za dużo. Jeszcze za droga. Ale tak, są tutaj ciekawe rzeczy. Dlatego powiem szczerze, że tej wędki... Znowu wędki. Tej różdżki. Nie widziałem wcześniej, ale... Teraz się tym nie musimy przejmować. Idziemy z takim układem. Trzeba się blokować, co mamy milion bloków, trzeba walczyć i to mamy... zabójczą różdżkę. I tak, mamy teraz tutaj starcie z... Hawk Knightem, czyli jastrzębim rycerzem. Lachetny, skrzecząco głośny, dosyć irytujący tak w rzeczywistości. Dobra. Mój mały... ten. A nie, to nie jest Lil Buckler, to jest... Herkule Pavilis. The Buckler did it. Okej, to może tak się nazywał zawsze, nie jestem pewien. Wiem, że to jest nawiązanie do Herkulesa Poirot, tak ciekawe mniejsze. A więc mamy wystarczająco bloków, teraz z różdżki ile się da. Wypożyczamy sobie dodatkową manę. Gdyby udało się jeszcze większe obrażenia tutaj zrobić, wiecie, to byłoby super. Ale tak, póki co... Imponujący wynik jak na mój gust. I nawet nie musimy się niczym przejmować. Poproszę, robimy tak i... Pokonany wróg! Żadnego wyzwania nawet, ale teraz co mamy? Potężne rzeczy do użytkowych. Okej. Nie, to nie jest potrzebne. Kurczę, ciężko będzie mi to pomieścić. A nie wiem, czy będzie tak ciężko. To jest najlepsza jedna energia. Tylko... jeśli to tak dam, to potem ciężko będzie mana networka dalej robić. Mogę tak to też zrobić, bo to akurat nic nie zmieni. To mogę tak i to mogę tak. O, idealo! Mamy więcej energii, różdżka bije tyle samo. Tutaj tak samo, wszystko też. Chwila. A, ale teraz jest wyłączona różdżka.
Okej. Teraz nie jest wyrzucone i bije jeszcze jedno więcej obrażenia. Oj tak, to jest piękne. Idziemy w takim formacie, w takim wypadku. I... skrzynka. Referuje nam... miecz... a, kluczowy. Paszkę. Hełmić ptaki i... potężne inne rzeczy, ale... spasuje. Niestety nie pójdziemy do bagna. Idziemy do głębokiej jaskini. Tak, odcinek już dawno powinien się skończyć, ale powiem wam szczerze, jako że... następny będzie dopiero jak dowiem się, jak odblokować pozostałe postacie. Dam wam tą taką satysfakcję z jednego bardzo długiego odcinka na razie. I tak, nawet się będę przejmował tym gościem. Bo po prostu... nie wiem, czy jest sens więcej rzeczy mówić. Large Man of Stone. Nie jest to może najwydajniejsze. Pozbywam się szczęścia. A to jest... nie, come on, dobra, to nie jest tak źle. Ale tak, biorę, definitywnie biorę. Large Man of Stone też jest takie błogosławieństwo dla naszego tutaj seta, że no... I dobra. O, zacznijmy od pozbycia się tamtego. Już królika... nie, królika będzie ciężko. Ale dobra, spróbujmy, bo... muszę wiedzieć po prostu, na czym stoimy. Już nie. Jego, tak. Dobra, to nie będzie ciężkie. Ten duży kamień many to jeszcze to ułatwił. I co najważniejsze, mamy poszerzenie plecaka. Oj, jak ja się cieszę z tego powodu. Dobra. Szczerze też tutaj odpuszczę, zrobię takie poszerzonko. Mówicie, muszę mieć więcej miejsca na kamyczki. Bo to jest jedyna wada. Szczerze, jaką na razie widzę z grania magiem ewentualnego. Ile tu kamyków trzeba trzymać, żeby to miało sens, to plecak zapycha bardzo mocno. Właśnie jeszcze... nie mam miejsca na monetkę. Myślałem, że mamy. Trudno się mówi. Ale tak, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ile dotrwam, tyle dotrwam. O, cześć nietoperzu. A więc teraz, mój drogi kolego nietoperzu, gin. Nie, dobra, tarcza jakaś nowa, ciekawa. Nope, kusze znamy dokładnie. Inne rzeczy nie czuję, żeby były potrzebne. Chociaż wymienię pusty kufel na taki pełny, czemu nie? Zawsze lepiej mieć pełny kufel niż pusty i... a, pamiętam. Będzie nas zgryźć, zabierać tam życie w związku z miksturki. Nie potrzebuję tego. I okej, znowu oni, jej. No to tutaj to jest bitwa wygrana z automatu. Nawet nie muszę się przejmować niczym, to jest piękne. Nie jest to najlepsze, ale mógłbym to niby wziąć. Mimo wszystko, nie czuję potrzeby. Witaj do handlarzu, czy masz coś potężnego? Okej. To daje 2 many z jednej energii. To za 2 daje 4. Ale przy okazji daje plus 2 do obrażeń. Szczerze nie chciałbym żadnej z tych książek, że tak nazwę, rezygnować, ale jeśli już muszę... a nie stać mi na to. Kurczę. A co bym musiał jeszcze sprzedać? Tutaj 3. Tylko boję się, że jeśli to sprzedam, to wiecie, to jest jakaś sprzedaż natychmiastowa. Ale dobra, będę sprzedawał powoli jakieś tam rzeczy. Tak, to jest takie już bezpowrotne. Już dobra, mogę też sprzedawać takie głupoty. Więc dobra, będzie, po prostu musimy nagromadzić. Nie chcę tego też od razu, powiedzmy właśnie, sprzedawać tej książki. Wydaje mi się, że też może być potrzebne, ale... jeśli do handlarza też można wracać, a mam taką nadzieję. Tak, dobra. To warto by było to sobie właśnie zostawić. Chociaż niestety obawiam się, że mogę nie wyrobić. Jest wprost, jeśli chodzi teraz o wymogi. Związane z tym, ile tam to kosztowało. Mana Stone i Bubble.
Zobaczę, co jest tutaj teraz najlepszej jakości. To po prostu weźmiemy i sprzedamy ewentualnie. A, tak, floats. Nie, żeby to dużo zmieniało. Finish choosing. I idziemy z powrotem do handlarza. Wielki moment, czy uda się kupić jakąś potężną księgę magii, czy nie? Okej, okay, to tak. Bąbelkę mamy za 6. Były tylko 3 przedmioty, co? No nie mówcie, że... Ach. Jaki pech. No trudno się mówi. No trudno się mówi. I tak będę teraz oszczędzał, bo wiecie, może być szansa, że to będzie potrzebne. Jeszcze kiedyś, bo znowu trafimy na jakieś fajne coś. Ale póki co, za smutkiem, bo za smutkiem, ale idziemy dalej. U nieznanemu i... Dobra, co my tu mamy? Klątwa i... Nożyczek dziwny. A, balonik i... A, nie powinienem tego brać. A, dobra. Tego nie chcę. Tego nie chcę. A, mógłbym to sobie wziąć, ale nie, wezmę to. I zobaczymy, co to tak naprawdę jest. Można użyć tego raz każdą rundę. O. Można fajnie tym... z tego co rozumiem szczęście sobie dobijać. Jakkolwiek to szczęście działa. Jest rare, więc lepszy niż bąbelka. No i wezmę szczerze. Jeśli chodzi o to wszystko, to zostawiam. Bo to jest takie, wiecie, emergency wielkie, jeśli to będzie potrzebne. I tak, kolejne jakieś bursuki. Jeśli myślę, że będą problemem, to niestety pewnie się zawiodą. Bo nie będą żadnym problemem z taką ilością many i odnawiania sobie właśnie many. Oj, to jest piękne. Nie, to już będzie... Nie, nie. Wydaje mi się, że niestety będę musiał powoli rezygnować z niektórych takich właśnie dziwnych kwestii, które sobie tutaj wymyślam. Typu miliony tarcz. Smutno trochę, ale tak będę musiał. Ale 2 takie. Odzyskujemy 8 many przy każdym dobiciu różdżką. To będzie po prostu wow. Tak, to będzie po prostu wow. A póki co w tej handlarzu, czy masz coś sensownego? Fajne. Fajne, muszę przyznać. Jeżeli by się to kombiło z tym naszymi opcjami. Ale znowu 20 kosztuje. Na razie nie będę tego brał. Wiecie, jeszcze muszę pomyśleć. Po prostu jestem zdecydowany. Aha. Tak, nie będę tego na razie brał. To będzie najlepiej. Zamiast tego skupmy się na odkrywaniu i... Lil Buckler, tak, to jest Lil Buckler. I to jest w sumie piękne, bo to jest idealne. Tak, to też wezmę. I coś mi się wydaje, że ten przebieg będzie naprawdę powolny. I tak, o tutaj, czy to będzie jakieś może bardziej wymagająca potyczka, która może wymagać od nas w końcu użycia czegoś więcej? Nie sądzę, nie, to jest... To jest za dobre. O, rocket. O... potęga. Szczerze mówiąc... Okej, okay, to nie jest conductive. Trzeba o tym pamiętać, dobra. To tyle by było też swoją drogą z kolców. Ale nie mogę po prostu odmówić kamykom many. Wiem, że są mi totalnie zbędne w większości sytuacji.
No ale patrzcie, no to jest takie piękne, że jak można sobie po prostu klikać w różdżkę, nie przejmując się niczym i wrogowie sami sobie giną. Nie potrzebuję drugiej. Pierścionek szczęścia nadal nie do końca wiem, jak działa szczęście, więc pas. W sumie nic tutaj nie było takiego szczególnego. O nie, dwa nietoperze. I co ja teraz zrobię? A no tak, będę spamował lewy przycisk na różdżce. Przecież to jest jedyne i jedyne najlepsze, co mogę robić. Oj, na to czekałem, na to czekałem. Dodatkowe miejsce na kamyczki. Albo inne rzeczy. Bo nie ukrywam, inne rzeczy też mogłyby być. I o... mogę wziąć. Też mogę wziąć. Wystarczy. Wystarczy mi tego. I tam jest jeszcze jedna walka, którą w sumie nie wiem czemu pominąłem. Szybko się tym zajmiemy i... w sumie naprawdę będę kończyć tego odcinka. Już dobra godzina 6, to jeszcze nie jest tak źle. Ale tak jako, że jak mówię, może to długo trwać, zanim ogarnę co dalej, co. Niech tak będzie. Poza tym też mogę sobie pozwolić na to w końcu. Bo mogę odpocząć, wszystkie ważne sprawy są za mną, przynajmniej na jakiś czas. Nie tak jak z Eldenem, wolna chwilka, mogę przez to sobie właśnie Elden Ringa nagrać przez weekend czy coś. To właśnie mogę totalnie po prostu pozwolić sobie na odpoczynek, granie w różne dziwne gry i tym podobne. Imponujący wynik, muszę przyznać. Teraz patrzę. Okej, okay, tak. Nie chcę nic mówić, ale to jest naprawdę potężne. Jeśli ja bossa w jedną turę pokonam, to wydaje mi się, że to musi być po prostu już, tak nazwę, ponad przeciętne. I tak ostatnie. Niestety, to nie będzie boss w jedną turę. Ale patrzcie, no to ponad. Niewiele brakło. Jeszcze jakby udało mi się zrobić naprawdę jakieś wzmocnienia na siłę ataków, to dopiero byłoby pięknie. To może to wygramy? A, Frog Totem. Okej, okay, czyli darmo wytrzymany co turę. Oj, nie, zdecydowanie nie. I to też nie potrzebuję. Dobra, Frog Totem. Nie najlepsze, nie najgorsze. Zawsze będą to dodatkowe obrażenia, jeśli walka będzie trwać dłużej niż jedną rundę. I... klucz... niech będzie. A teraz schodzimy na moim doświadczeniu z tego, co wiem o tej grze i w ogóle to ostatnie piętro, o którym nie wiem, co się kryje, jeśli coś więcej dodali. I tak, Fire Gag. Nie, dobra, już widzę, że to wystarczająco, żeby ich dobić, więc nie będzie źle. Czy elementowy kamień many? Oczywiście. Oczywiście, to zmierza w idealną stronę. Stronę o treści, po co się w ogóle przejmuję czymkolwiek, jak ja tutaj mogę spokojnie spamić się zaklęciami z tej zwykłej różdżki. I powinno zawsze wystarczyć. A jak nie, no to mamy jeszcze 4 energie, które się przekładają na łącznie 8 man dodatkowej. Ja bym nawet może chciał to brać. Ale nadal nie czuję, żeby to było lepsze niż to wszystko, co tutaj targam, więc tak. Cześć, daj 5 max HP, i tak mam dużo tych monet, więc 5 max HP równie dobrze mogę wziąć, tam też mogę przejść. Dobra, co tu mamy? Okej, okay. Armor or Shield, więc to jest takie ryzykowne co najmniej. Ale tak, ja byłbym skłonny nawet wziąć. O, cholera. Kip. Ja był tutaj? Tak, tutaj. I to tak, ja nie mogę mieć zbroi ani tarcz. Dużo miejsca to zwolni, ale powiem szczerze, no to
To jest zbyt dobre, żeby ryzykować. Trzeba w sumie, żeby właśnie tego nie brać. Daję tylko kolejne dwie many. Co prawda przekłada się na fajne mi obrażenie ze wszystkich ataków, ale odcinek trwa długo. A ja też, powiedzmy, chcę to dokończyć, ale też chciałbym go skończyć jak najprędzej. Wiem, że takie długie nie chcą się zawsze otwierać. Ale fajne! Krabu skrzynko mimik. Podoba mi się. Kreatywny pomysł na mimika. Zdecydowanie dostaje okejkę ode mnie. Zdecydowanie dostaje ode mnie okejkę. O, wezmę to. To też mogę brać. A, nie mogę. Tego nie chciałem. To będę brał za to tak. Na krytyczny moment mamy plus milion do energii. To widzicie, w którą stronę to zmierza. Nie może się źle skończyć. To będzie ideolo po prostu. My to ugramy. I w przeciwieństwie do początkowego pacyfisty, który był powolny. Wezmę, to też wezmę. I a nie najlepszy, to tutaj pod zwykłe gromadzenie kamyków i różdżkę. To jest ideolo. No i 5 energii, które się już będę wykorzystywał, to zdecydowanie wykorzystam w taki sposób, że po prostu każdy wróg padnie. I tak, jeszcze więcej miejsca w plecaku. Przy tym jak tak myślę. Chciałem powiedzieć, że ta gra może naprawdę wyjść potężnie, ale jak teraz mam tę książkę, to nawet nie. Teraz to my możemy rozwalić wrogów totalnie. Ale nadal zwykłym też zostawiam niepożyczoną ilość energii, więc no. To jest tak, jak to wykorzystuję. 4, więc raz, dwa, trzy, cztery. Bierzemy. I tak, wiem, że mógłbym niby od razu. Ale no nie ma to największego sensu, wiecie, że tak najmniejszy. No wiadomo, o co chodzi. Już dobra, mogę marnować nawet jedno użycie. Dużo mi to nie zmieni. W tym, w damage'ach. Chciałem w sumie w ekonomii całej. A jedno użycie gratis to zwiększy obrażenie znacznie i broń. I znowu Borsuk siedzi przy, czym stoi przy swojej kowadle. Mówi tam samo co ostatnio. Dodaj 5 obrażeń do różdżki. Oczywiście. Tak. Bierze swoją broń i odwraca ją parę razy, a potem przyciskam do kowadła. Jej moc wywołuje iskry latające. A ty odwracasz się, by zakryć swoje oczy. Kiedy odwracasz się z powrotem, twoja broń świeci z nowym celem. Mówiłem, że będę używał tego dla zwiększonych obrażeń nawet raz, jeśli to by było takie marnotrawstwo. Teraz tym bardziej nie ma wielkich sensów, żeby to robić. A jednocześnie są na tyle duże sensy, że mogę to robić, bo i tak mamy tyle tych kryształków many, że po prostu, no, wróg ma 200 życia, no problem. Zajmuje to dużo miejsca, prawda, ale daje 3 many. Czyli jest to warte 1,5 energii mniej więcej. Tego nie potrzebuję. Monetki też raczej nie, ale zajmuje się to 3 miejsca. Dobrze liczę, tak, 3 miejsca. Tu daję 6 many, tu daję tylko max HP. Dobra, to wyrzucę. I mogę to dodać. Łuk many. Jeszcze więcej many, jakbym tego potrzebował w ogóle kiedykolwiek. Ale zrobię teraz tak, bo tutaj wiem, że to ugram, więc nawet nie ma co płakać za to. Prawda, musiał przyspieszyć animację trochę używania przedmiotu. Tak, dobry pomysł. Kolejny mana stone. Tak, tutaj trochę przyspieszę, nawet bardzo trochę. Musiałbym znowu wolne miejsce, ale nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Idziemy po prostu w takiej formie, w jakiej jesteśmy. I zakończmy to. To będzie trochę takie... Trochę takie poniekąd może załamujące, jak ja tak w sumie
Jak to się nazywa, bym to w sumie zrobił. Że naprawdę bym szedł jeszcze więcej energii. Ale nie, nie czuję, żeby to było aż takie potrzebne. Może mi to z tego jeszcze, bo już więcej nie mogę tamtego. I tak, tym razem jesteśmy w stanie ich pokonać bez problemu, takich dwóch nawet. Już kolejny mana stone. Mniej max HP-ków. Ale ja muszę brać mana stone, to już... Nawet, szczerze mówiąc, nie chodzi o to, że chcę tych mana stone'ów, czy nie chcę. Co bardziej, to jest po prostu już takie samo dla śmieszków i dla samego zobaczenia, jaką potęgę mogę osiągnąć. Bo tyle many, co ja tu mam, to... Ale nie potrzebuję tego więcej, a i tak to robię. O nie, znowu ta dwójka. Powinienem poczekać może? No tak, powinienem, ale nawet jeśli tego nie zrobię, co? Ugrane, po prostu tyle mam manet, nawet nie musiałbym używać niczego więcej. No. Jeszcze więcej miejsca to oczywiście tutaj. Żeby moją sieć manową jeszcze wzmocnić. Mogę to znowu odzyskać teraz. Nie, żeby to miało jakąkolwiek różnicę. Brzmi dobrze, mogę też wziąć rybę. Albo to. No, jak mówię, to żadnego znaczenia nie ma. Okej. Używam po czterech strzałach. Tak. No i teraz powolutku to będzie się aktywować, pokonywać. Normalna robota, nawet nie ma co myśleć o tym. Ugrane, bez żadnych najmniejszych problemów. Nawet nie wiecie, jaką mi to daje satysfakcję. A teraz tutaj nie wiem, co to jest. W sensie... Okej. Nie wiem do końca, jak to miałoby działać z tą eteryczną energią, ale tak. Jeśli bym dostał, to bym to wziął, ale nie dostałem, więc. Więc nie biorę niczego. Nie potrzebuję tego. Żegnaj, króliku. Wchodzimy głębiej i. To będzie. Magma Core Final. Idziemy. Na sam finał. Walczę z jakimś Grandmasterem, czyli Wielkim Mistrzem. Sto pancerza. Niedobrze. 900 życia i 10 regeneracji. Okej. To tutaj to już będzie wyzwanie. Trochę większe. Raz, dwa, trzy, cztery. Aktywacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Aktywacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Posiłek. Aktywacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Posiłek. Aktywacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Posiłek. Aktywacja. Nie, dobra. Nawet nie wiem, po co to mówię. Widzicie, jak mi życie spada. No, chyba nie muszę nic więcej dodać. No. Mamy to. Ostateczny boss pokonany w jedną rundę. Okej. A co tu mam w ogóle? Tego nie potrzebuję, bo to bows. Szkoda, że nie dostałem tego wcześniej. Ale tak, 22 obrażenia na różdżce, tak po prostu. I gość jest pokonany, więc teraz... Co tutaj? Udało ci się dotrzeć do serca lochu i odnaleźć złoty ser. Więcej kontentu nadchodzi. I okej, więcej nie trzeba. Więc tak. Godzina 19. Tyle trwa ten odcinek. Ale udało nam się ukończyć wszystko. Więc tak. Nie przejmujcie się, kolejne odcinki będą nadciągać. Jak tylko dowiem się, co z następnymi postaciami. Ale póki co to tyle, więc ja wam dziękuję bardzo za uwagę, no i do następnego, trzymajcie się, hej!